Cześć, moi drodzy, witam Was serdecznie na portalu Widotesty.pl. Zapraszam Was dzisiaj na recenzję bardzo nietuzinkowej obudowy Cooler Master Stacker seria H935. Zapraszam. Panel frontowy, jak widzicie, poza zaślepkami na napędy 5,25 cala, to w zdecydowanej większości mesh, siatka meshowa, która również tutaj posiada nie tyle gąbkę, co dodatkową siateczkę z tyłu, zaraz to zobaczycie bliżej, która pełni rolę filtra przeciwkurzowego. Niestety, jeżeli chodzi o demontaż, no to tutaj musimy zdjąć cały panel. Panel zdejmujemy, moi drodzy, od wnętrza obudowy, nie od jej zewnątrz, tak? Dzięki temu też w sumie kurz nie jest zasysany od dołu, miejscem nieofiltrowanym. Tak to wygląda i zobaczcie, że tutaj nie ma gąbeczki, tu jest po prostu dodatkowa siatka, która właśnie pełni rolę tego filtra. I tutaj przy okazji widzicie cztery śrubki. W sumie śrubek, żeby wyjąć którykolwiek z dysków, musicie odkręcić 6, którąkolwiek stacek i wtedy możecie sobie je swobodnie dodatkowo wyjmować. Panele, mimo tego, że są dosyć duże, są stosunkowo sztywne, nie mam tutaj dodatkowych takich przytłoczeń, które by usztywniały, a to też z uwagi na grubość zastosowanej tutaj blachy. A grubość tej waha się w granicy 0,9 mm. Czyli jest jak najbardziej to wynik bardzo dobry. Panel roboczy, jak widzicie, posiada duże okno z plexi. Ja mogę sobie tylko wyobrażać, jak ta budowa może pięknie wyglądać podświetlana. Panel frontowy w całości jest umiejscowiony na górze, ale na froncie obudowy. I do naszej dyspozycji są dwa porty USB w standardzie 3.0, podpięcie oczywiście typu wewnętrznego, dwa porty USB w standardzie 2.0. Wejście słuchawkowe, wyjście mikrofonowe oraz przycisk power z diodą podświetlającą, sygnalizującą nam pracę komputera. Nie ma tutaj przycisku reset ani diody pracy dysku. Aranżacja kablowania w tej obudowie to duża przyjemność, natomiast powiem szczerze, że lepiej mi się kable układało na przykład w Silent UMPC Aquarius X90 z uwagi na większą ilość miejsca. Tutaj, nie licząc tych przetłoczeń, mam około 1,5 cm miejsca. Natomiast w tych przetłoczeniach to są prawie 3 cm. Tak, przetłoczenie mamy jedno mniejsze, jedno trochę większe koło tego głównego przepustu. No tak, niestety tych przetłoczeń po prostu nie ma. Tutaj z tyłu również widzimy miejsce na kolejny opcjonalny napęd 2,5-calowy. Także w standardzie możemy ich tutaj zainstalować maksymalnie 7 i lub 6 3,5-calowych. Mamy również tutaj przepust do przeprowadzenia przewodu 8-pinowego EPS. Jak widzicie, bez problemu można to sobie zaaranżować. Samych przepustów w sumie mamy 4, tych z kołnierzami i tu dodatkowo jeszcze w narożniku bez gumowego kołnierza. Jeżeli chcielibyśmy instalować również wentylatory na froncie obudowy, taka możliwość też jest. Tutaj również jest przewód, przepust, którym możemy ten przewód przeciągnąć. Bardzo mi się podoba, że producent tutaj zadbał o bardzo dużą ilość miejsca na instalację niereferencyjnych chłodzeń bez konieczności wyjmowania kulera z obudowy. Przyjrzyjmy się teraz wnętrzu obudowy od tej strony, powiedzmy, właściwej. Zacznijmy od miejsca na napędy 5,25 cala. Tych mamy 3 i każdy, jak widzicie, jest instalowany całkowicie beznarzędziowo. Miejsca na dyski 3,5 jak i 2,5 calowe mamy tutaj tylko 6 w tej części podstawowej obudowy. Moim zdaniem to jest mało. I to zdecydowanie jak na tego typu obudowę. Natomiast no nie zapominamy tutaj o nadstawce, która jest dodatkowo w zestawie, która tą funkcjonalność nam rozszerza. Mamy również przewód zasilający SATA z czarnymi przewodami, więc nie będzie problemu z podłączeniem tych napędów. Napędy instalujemy w sankach, zarówno 2,5 jak i 3,5 calowe. W przypadku napędów 3,5 calowych mamy tutaj również system antywibracyjny, a sama instalacja dzięki tutaj takiemu klipowi jest bardzo prosta, nic nie musicie wyginać, bo po prostu rozszerzacie same sanki o w ten sposób i bez problemu po prostu napęd nam się zmieści. Całość została podzielona na dwie części, na dwa kosze, obydwa w pełni demontowalne, górny jak i dolny. Miejsca na zasilacz tutaj mamy sporo, oczywiście ten może być umieszczony wentylatorem do dołu, on jest tutaj również ofiltrowany, ale to co także rzuca się w oczy to dwa przepusty, które umożliwiają nam przeciągnięcie dodatkowych przewodów w przypadku właśnie tego systemu modułowego, ponieważ również poniżej tej części, powiedzmy, właściwej obudowy Half Stacker 9.5 możemy umieścić kolejny moduł. Wszystkie śledzie są wentylowane oraz instalowane beznarzędziowo. Miejsca na instalację kart graficznych jest tutaj naprawdę sporo. Mamy w tym momencie zainstalowaną w obudowie
konstrukcję Trix od Zafire Radon R9290, która dodatkowo jest przedłużana przez sam układ chłodzenia. I zobaczcie, że tutaj praktycznie od spodu i to bez demontażu tych dodatkowych tacek mamy ponad 35 cm miejsca, a w momencie zdemontowania dodatkowo koszy to jest ponad grubo, ponad 40 cm miejsca, a więc każda karta graficzna, również w konfiguracji Crossfire czy SLI, tutaj się do tej obudowy zmieści. Na instalację niereferencyjnych chłodzeń Stacker również ma sporo miejsca. Tutaj mamy zainstalowane w tym momencie Shadow Rock Slim od Be Quiet, chłodzenie o wysokości 161 mm, które jak widzicie ma jeszcze ponad 2 cm zapasu, tak więc bez problemu ponad 180 mm kulery do tej obudowy wejdą. W zestawie na stoku jest niestety tylko jeden 140 mm wentylator Cooler Master, nie ma żadnego wtłaczającego na froncie obudowy. I dochodzimy powoli do tego, co jest w zasadzie istotą tej obudowy, czyli moduły. Moduły takie jak ten, jeden jest w standardzie, które umożliwiają nam budowę w jednej obudowie ze spokojem, można powiedzieć, dwóch komputerów. Oczywiście tutaj nie wyjdzie standardowa płyta w formacie ATX, ale i ATX ze spokojem. Mamy miejsce na zasilacz, mamy miejsce na porty wejść-wyjść, mamy również dwa śledzie, również z montażem beznarzędziowym, które umożliwiają nam wycięcie jakichś kart rozszerzeń. Tutaj mamy również miejsce na napęd 3,5 calowy, a poniżej mamy miejsce na trzy napędy 2,5 lub 3,5 calowe w takich samych sankach, jak widzieliście na dole obudowy. Natomiast myślę, że bardziej interesujące jak to, co tu jest, będzie dla Was montaż, jak to wygląda. Słuchajcie, w podstawowej wersji ta obudowa jest pokazywana tutaj w recenzji. Do góry mamy siatkę, która pełni również dodatkowo filtrę przeciwkurzowego. To jest taka sama siateczka jak na froncie obudowy. W tym momencie odsłania nam się goły top obudowy. Możemy tutaj sobie w tym momencie ze spokojem, oczywiście odpowiednio orientując, zainstalować tą część, powiedzmy górną, tą nadstawkę. Ją po prostu kawałeczek dalej suwamy i dalej po prostu nasuwamy. W tym momencie, żeby ją zabezpieczyć, musimy ją przykręcić czterema śrubkami, dwie z jednej, dwie z drugiej strony. A oczywiście ta siateczka, która wcześniej była na tej części podstawowej, wędruje sobie teraz na górę tej części rozszerzonej i w tym momencie mamy od takie maleństwo. Moi drodzy, panele na tych nadstawkach, powiedzmy na tych modułach, również posiadają możliwość ofiltrowania oraz mają filtry oraz posiadają możliwość instalacji dodatkowych wentylatorów. I tu właśnie na tych modułach mamy zainstalowany dodatkowy 80 mm wentylator na froncie. On jest normalnie z podpięciem 3-pinowym, także bez kontroli PWM, a sam przewód nie posiada oplotu, natomiast jest on cały czarny. No i oczywiście, żeby umożliwić komunikację między poszczególnymi modułami, producent tutaj przewidział przepusty, natomiast te przepusty nie posiadają gumowych kołnierzy. Poza tym tutaj największym, po przeciwnej stronie również widzimy filtr od całego panelu. Tył tej części podstawowej obudowy w zasadzie niczym nie różni się od tego, co można zobaczyć u konkurencji. Mamy ten 140 mm wentylator na stoku, czy przepusty do przeprowadzenia węży od chłodzenia cieczą z gumowymi kołnierzami, które siedzą bardzo ładnie, natomiast nie są jakieś sztywne. 8 śledzi na karty rozszerzeń plus 9 pionowy i tradycyjnie instalowany na dole obudowy zasilacz. Zobaczcie przy tej okazji, jak dużo tak naprawdę jest tutaj miejsca pod tą obudową. Także mimo, że tutaj te nóżki są takie dosyć ciekawe, zaraz je zobaczycie bliżej, to możecie go ze spokojem stawiać na nawet stosunkowo grubym dywanie. Na dole obudowy widzimy filtr przeciwkurzowy, który przed chwilką Wam dosłownie pokazywałem, oraz te dwa przepusty z gumowymi kołnierzami. Tutaj mamy również cztery śrubki, które po odkręceniu pozwalają nam zdjąć całą tą, te narty, powiedzmy tak, które stanowią nóżki i dodać kolejny moduł tutaj właśnie na dole, a nie na górze obudowy, a nóżki przykręcamy sobie później do tego modułu. Ich wysokość jest tutaj wystarczająca, żeby postawić obudowę nawet na stosunkowo grubym dywanie, ponieważ w tym miejscu najwyższym mają ciut ponad 3 cm wysokości. Dodatkowo ta opiera się na takich gumowych podkładkach, tak to może nazwijmy, i uniemożliwia nam przesuwanie się po prostu po parkiecie. Moi drodzy, no i rozpoczynamy testy pomiaru temperatur oraz głośności pracy zestawów w obudowie Cooler Master Half Stacker 935. Sonomet umieszczony tradycyjnie w odległości 30 cm od obudowy. Wentylacja oczywiście stokowa. Jeżeli chodzi o naszą platformę, zapraszam Was oczywiście do części tekstowej. Ja już się wyciszam i zobaczmy, jak głośny jest to zestaw.
To jest aż 41 dB, to dlatego, że tutaj jeszcze dodatkowo, nie wiem czy było to słychać, mamy delikatnie drżenie klatki na dyski, także no, dosyć to jest uporczywe. Zobaczmy na temperatury dla zestawu nieobciążanego, ale w zamkniętej obudowie. Temperatura procesora to 41,5 stopnia Celsjusza, a temperatura karty graficznej to 38 stopni Celsjusza. Temperatura tła to 23,7 stopnia Celsjusza. Rozpoczynamy więc obciążanie, około pół godziny. Procesor programem OCCT, a kartę graficzną programem FureMark. Także to nam startuje, jak się wszystko nam to ładnie rozgrzeje. Wracamy z pomiarami temperatur i głośności pracy przy obciążeniu. Moi drodzy, no i nasza platforma testowa już jest tutaj od dłuższego czasu obciążana, co słychać i co też widać. I może zobaczmy najpierw na temperatury. Zacznijmy od karty graficznej. Dla karty graficznej w obudowie temperatura podczas obciążania to 82 stopnie Celsjusza. Jeżeli chodzi o temperaturę procesora, to zobaczcie, że ta waha się pomiędzy 77 a 77,5 stopnia Celsjusza. Czy to jest duża różnica, moi drodzy, dla osób niezorientowanych? Chłodzenie Be Quiet Shadow Rock Slim w przypadku obudowy otwartej, gdzie tutaj potencjał wentylacyjny obudowy nie ma wpływu na wyniki, to ta temperatura wynosi 51 stopni Celsjusza. Także wnioski nasuwają się pod tym względem same. Ja się natomiast teraz wyciszę i posłuchajmy, jak głośny jest to zestaw w tej obudowie. Decybela to były wartości najniższe. Natomiast sami widzieliście, jak tutaj już dosyć się skaczą, a to jest spowodowane te prawie, że maksymalną prędkością obrotową wentylatorów i tym samym również ich nierówną pracą. Jesteśmy już po teście praktycznym tej obudowy i można na jej temat powiedzieć dużo, nawet bardzo dużo, bo jest o czym opowiadać. Myślę, że jedna recenzja nie jest na dobrą sprawę w stanie wyczerpać wszystkich możliwości właśnie z Stacker 935. Zacznę od tego, że ta obudowa typu Full Tower posiada możliwość budowy modułowej i to jest jej największa zaleta. Część środkowa, oznaczona symbolem 935, tak jak nazwa całej obudowy, pomieści bez problemu tutaj bardzo duże karty graficzne, bez namontażu tych dodatkowych klatek na dyski, nawet o długości ponad 35 cm chłodzenia do wysokości ze spokojem 180 mm. Płyty główne oczywiście nie tylko w standardzie ATX, ale również Extended ATX. Dodatkowo mamy również moduł. Moduł, który możemy zainstalować, niemalże osobny zestaw komputerowy oparty o płytę i ATX z miejscem na osobny zasilacz lub na przykład możemy tam zainstalować dodatkowy zasilacz opcjonalny lub na przykład możemy zainstalować tam chociażby elementy do chłodzenia cieczą. On jest demontowalny, mamy możliwość rozbudowy, budowy kolejnych tych poszczególnych wież lub na przykład zainstalowania go na samym dole obudowy, jeżeli tak nam będzie wygodnie, bo będziemy mieli na przykład lepszy dostęp do panelu wejść, wyjść. Możemy z niego całkowicie zrezygnować i korzystać z tej obudowy jak ze zwykłej obudowy typu MIDI Tower. Na niewątpliwy plus tutaj zasługuje jakość wykonania oraz oczywiście też co z tym się po części wiąże wielkością tej obudowy, to jej funkcjonalność. Moi drodzy, tutaj mamy możliwość tworzenia zestawów, jakie nam po prostu wyobraźnia przyniesie. Zobaczcie, jak mamy grube panele, około 0,9 mm, to nie przypadek, bez dodatkowych wytłoczeń, one i tak są bardzo sztywne. Cała konstrukcja jest tutaj bardzo sztywna i solidnie wykonana. Przepusty z gumowymi kołnierzami pozwala nam na bezproblemową aranżację okablowania. I tego miejsca tutaj naprawdę sporo, także żadne dodatkowe wytłoczenie w zasadzie potrzebne nie jest. Nawet jeżeli korzystamy z zasilacza niemodularnego, jak w przypadku chociażby testowanego zestawu tutaj tej platformy testowej. To co zasługuje również na pochwałę to dobre ofiltrowanie, bo filtry są zarówno na froncie, na topie i to w zależności oczywiście od tego jaki moduł użyjemy. Tutaj również takie filtry mamy, również mamy filtry z boku modułów, mamy również filtr pod zasilaczem. Niestety na minus zasługuje możliwość czyszczenia. W przypadku filtra górnego musimy po prostu odkręcić cały
ten top, natomiast w przypadku filtra tego frontowego nie tylko, że trzeba zdjąć cały panel, to jeszcze należy odkręcić najpierw panele boczne, żeby móc po prostu ten front zdjąć. Za tym co prawda wiąże się pewien plus, bo tutaj od dołu nie ma żadnego otworu, który mógłby się poza filtrem dostawać kurz do obudowy, a jak sami wiecie, to też dość mocno wpływa niestety na zakurzenie wnętrza naszej obudowy. Wersja ma duże okno z plexi, także myślę, że to jest doskonałe pole do popisu dla osób, które chcą się pochwalić po prostu swoim zestawem, bo no naprawdę ta obudowa podświetlana się założy, że wygląda świetnie. Także to wszystko jak najbardziej na plus tej obudowy. Jakie minusy ma ta obudowa? Bo tutaj też się producent tego niestety nie ustrzegł. To niestety, ale jest wentylacja. Jak na tak dużą obudowę tylko jeden wentylator zainstalowany z tyłu obudowy, to jest za mało i to niestety odbija się na testach, zarówno jeżeli chodzi o temperatury, bo te były wysokie, nawet bym powiedział bardzo wysokie, jak na zastosowane komponenty, oraz dodatkowo, niestety, ale co za tym szło, wyższe prędkości obrotowe wentylatorów i na chłodzeniu procesora i na karcie graficznej, co przekładało się na wyższą pracę całego zestawu, całej platformy testowej w tej obudowie. I z uwagi na to, że to nie jest konstrukcja wyciszana, to wszystko się po prostu niosło. Pewne uwagi, akurat ten testowany egzemplarz, trochę tutaj latała klatka na dyski, ta górna nie szła jej dokręcić i powodowała delikatne wibracje, ale być może jest to związane akurat z tym egzemplarzem, który po prostu jeździ od redakcji do redakcji i może on być po prostu już dość mocno wyeksploatowany. Jeżeli chodzi o panel wejść-wyjść, to tutaj ewidentnie brakuje niestety kontrolera prędkości obrotowej wentylatorów. Tego nie ma, nie ma również żadnego rozdzielacza. Szkoda. I myślę, że w obudowie, która kosztuje no ponad 600 zł, takie coś powinno być obowiązkowym elementem wyposażenia. Myślę, że zwróciliście również uwagę, o czym wspomniałem właśnie przy omawianiu panelu frontowego, że tutaj nie ma przycisku reset, nie ma również diody pracy dysku. O ile przycisku reset nie szkoda, tak, dioda pracy dysku moim zdaniem się czasami jednak przydaje, bo jeżeli mam jakąś zawiechę, to widzimy co się dzieje, czy jest to kwestia akurat na przykład obciążonego dysku, czy też nie. I moim zdaniem jest to jednak przydatna rzecz. Szkoda, że akurat z tej diody producent tutaj zrezygnował. Ostateczna ocena tej obudowy, również biorąc pod uwagę jej cenę, która wynosi około 630 zł, natomiast aktualną cenę znajdziecie oczywiście na naszym portalu, tam macie patrząc oczywiście od strony człowieka, po prawej stronie ceny zarówno samych obudów, jak i również akcesoriów i elementów powiązanych. Moi drodzy, to jest 630 zł, myślę, że to jest cena troszkę jednak za duża, mimo tej funkcjonalności, mimo tej solidności wykonania, mimo tych możliwości, które ta konstrukcja nam daje. Raczej coś w granicach 500 zł byłoby bardziej adekwatne do możliwości tej obudowy jednak. I moim zdaniem ta konstrukcja zasługuje tutaj na całościową ocenę dobrych 4 gwiazdek. Po więcej zapraszam Was oczywiście na nasz portal. Ja Wam dziękuję za uwagę i do zobaczenia w następnych filmach.